Mamy tutaj przed sobą 3 aeratory boiskowe marki Wiedemann. Jest to teraz Pike SL, GXI6 i GXI8. Trzy maszyny, lecz trzy różne zastosowania. Aerator SL6, tego typu aeratory nie są cięższe jak 500 kg. Dają się obsłużyć poprzez ciągnik 20-kilkukonny. Niestety, mimo tego, że ich głębokość pracy pozwala na wejście penetracji do 21 cm, nie są one w stanie pracować na cięższych boiskach. One znajdują zastosowanie tylko na płytach typu DIN i na glinach golfowych. GXI6, aerator boiskowy, który może pracować w cięższych warunkach. To znaczy, płyty boiskowe, które nie są zbudowane na DIN, czyli takie, które ulegają częstszemu zagęszczaniu się, zbudowane są na podłożu gliniastym, są bardzo mocno obciążone, mogą być spulchniane, rozpulchniane, rozbijane za pomocą takiej maszyny. Aerator tego typu waży minimum 700 kg i jest w stanie spenetrować nam na maksymalną głębokość 25-30 cm boisko. Czyli jesteśmy w stanie wykorzystać tę maszynę w 100%, dlatego że jej waga, przede wszystkim waga tutaj i konstrukcja pozwala na osiągnięcie nam zamierzonych celów. Po tej stronie mamy aerator GXI8 HD Heavy Duty. Maszyna, która waży już tonę. Potrzebujemy do niej większy ciągnik, ale ona jest maszyną uniwersalną, najbardziej uniwersalną, dlatego że potrafi pracować w każdych warunkach. Jest to aerator boiskowy, który może pracować szybko i wydajnie. To są maszyny, które zaoszczędzają nam przede wszystkim czas i skracają nam obecność podczas zabiegu pielęgnacji i regeneracji na boisku. Maszyny tego typu są szybkie, potrafią nam skrócić czas wykonywania aeracji od 8 godzin przy maszynach, które wolno pracują, do 3 godzin, 3-3,5 godziny tak naprawdę. Jak widać, konstrukcja tej maszyny znacznie różni się od aeratora greenowego, którego waga nie przekracza 500 kg. Ta maszyna, ten aerator jest stworzony do wykonywania ciężkich prac, rozbijania zagęszczenia podłoża, jak i również do aeracji na boiskach sportowych. Jest to maszyna uniwersalna. Jak widać, dociskacze darni, które są niezbędne podczas wykonywania zabiegu aeracji, tylny wał, wyrównująco ugniatający, taki aerator, którego waga wynosi minimum 700 kg, potrafi nam idealnie równać boisko. Mamy przedni wał sporczy, mamy tylny wał ugniatający. Są to maszyny, które zastępują nam w pewnym momencie wał do wyrównywania boiska. Aerator boiskowy, którego waga wynosi 700 kg i więcej, jest maszyną, która nas nigdy nie zawiedzie. Jest maszyną, którą wykorzystamy w 100% i jeżeli jej głębokość robocza jest 25 cm i my chcemy dziś pracować na 25 cm, jesteśmy w stanie to wykonać. W przypadku, gdy chcemy wykonać aerację, rozbicie zagęszczenia podłoża na boiskach w zmieniających się warunkach pogodowych, zmieniających się warunkach spoistości gleby, tak jak na przykład to boisko, na którym się obecnie znajdujemy, nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich zabiegów maszyną lekką, której waga nie przekracza 500 kg. Dlatego, że nawet założona głębokość robocza przez producenta nie pozwoli nam tego osiągnąć. Do tego musimy zastosować maszynę mocniejszą, której konstrukcja pozwoli nam wejść głębiej w takie twarde boisko. Aerator teraz Pike SL. Solidna konstrukcja, lekka maszyna, głębokość pracy 21 cm, czyli dwa razy więcej niż każdy aerator chodzony. Maszyna idealna do obiektów typu arena. Można podczepić ją pod ciągnik 20-25 koni. Teraz Pike SL z zamontowanymi tutaj bolcami do aeracji koreczkowej, do redukcji masy organicznej. Aerator, który tutaj widzimy, jest wyposażony w kołki pełne, Fi12,
do aeracji w odstępie co 5,5 cm. Każdy aerator powinien być wyposażony w dociskacze darni i w tylny wał ugniatająco wyrównujący. Dociskacze darni pozwalają nam utrzymać, ustabilizować murawę podczas wykonywanych zabiegów, a tylny wał jest ugniatająco wyrównujący, czyli sama nazwa mówi za siebie. Aerator GXI8 HD wyposażony tutaj w bolce grube o średnicy Fi20, służący do rozbijania zagęszczeń podłoża, do tworzenia kapilarów powietrza, do przygotowywania otworów pod piaskowanie na boisku sportowym. Zarówno aerator GXI6, jak i aerator GXI8, czyli maszyny, których waga zaczyna się od 700 kg, jesteśmy w stanie wyposażyć w takie grube kołki Fi20 i wykonywać zabiegi regeneracji również. Jesteśmy w stanie przygotowywać boisko pod piaskowanie, pod wpuszczanie piasku na odpowiednią głębokość. W przypadku piaskowania boiska sportowego i wykonywania drenażu palowego niezwykle istotnym jest, aby wykonać najpierw piaskowanie, a potem aerację. Zaletą tej kolejności jest to, że ciężkim sprzętem wjeżdżamy na początku, a po zabiegu wykonywania rozbijania zagęszczenia podłoża używamy tylko lekki sprzęt do zaczesania tego piasku w otwory. Podczas aeracji, jeżeli mamy już wysypany materiał na boisku, jesteśmy w stanie efektywnie wpuścić już 20-30% piasku w otwory. Pozwala nam to sam ruch bolców, jak i drgania, które wywołuje również aerator, na efektywne drenowanie tego piasku już do otworów. Amortyzator centralny, system VibraStop, w który wyposażony jest każdy aerator marki Widenmann w standardzie. Jest to system, który absorbuje nam drgania, wibracje i wszystkie przeciążenia, jakie występują podczas pracy aeratorem i chronią nam trójpunktowy układ zawieszenia, jak i układ zawieszenia maszyny przed jakimikolwiek uszkodzeniami.